Ja przede wszystkim bardzo się cieszę, że mogę Państwa dzisiaj gościć, możemy Państwa dzisiaj gościć w Myślenickim Ośrodku Kultury i Sportu, no na to jest niezwykłym koncercie. Dobry wieczór, kochani. Widzimy się po krótszej niż zwykle przerwie, ale uznaliśmy, że ten tydzień przedświąteczny to Was będzie absorbował, że trudno Was będzie wyciągnąć z domu. Uznaliśmy, że 18 marca to jest dobry termin na grany poniedziałek. Także po 3 tygodniach przerwy widzimy się tutaj znowu i dzisiaj mamy wykonawców, o których długo zabiegaliśmy. Tak, 18, 2 dni do kalendarzowej wiosny, więc wchodzimy optymistycznie w ten czas z muzyką romantyczną, neoromantyczną i beatboxem. A zagrają? A zagrają dzisiaj dla nas, ale jeszcze niech nie wychodzą, bo jeszcze muszę parę słów o nich powiedzieć. Michał Basista, który jest pianistą, nadzieją pianistyki polskiej. Who knows? Może go zobaczymy już na najbliższym konkursie chopinowskim. I jest jeszcze jedna nadzieja, nadzieja polskiego beatboxu. Nazywa się Szymon Chmiel, a jego pseudonim artystyczny to jest Schneider. Obaj są nieprzyzwoicie młodzi i mają, jak sądzę, przed sobą wielką przyszłość. Ta nieprzyzwoitość objawia się również w profesjonalizmie. Michał zaczynał grę w wieku 4 lat. Jest laureatem ponad 60 konkursów ogólnopolskich i międzynarodowych. Obecnie studiuje na Akademii Muzycznej w Krakowie. Schneider, beatboxer nasz, w tamtym roku wygrał Mistrzostwa Polski w bitwach beatboxerskich, więc to sprawiło, że będzie w przyszłych Mistrzostwach Świata w tej kategorii reprezentował Polskę. Na początku naszego cyklu zapowiadaliśmy, że będą niespodzianki, będą próby łączenia różnych stylistyk. Dzisiaj to poszliśmy po bandzie maksymalnie, bo łączyliśmy już pianistykę z muzyką ambitnego popu, ale beatbox i fortepian, tego jeszcze nie było. Śmiem twierdzić, że nie było tego jeszcze nigdzie. Jako pierwszy wystąpi dzisiaj Michał Basista i teraz prośba do Ciebie, żebyś przedstawił tą swoją część programową. Chciałbym Państwa serdecznie powitać na dzisiejszym wieczorze i ze swojej strony chciałbym zapowiedzieć to, co będę grał właśnie za chwilę. Będą to 3 utwory. 3 utwory 2 kompozytorów, z czego pierwszy to jest Etiuda rewolucyjna Fryderyka Chopina. Zresztą cała jej nazwa brzmi Etiuda C-moll, opus 10, numer 12, z dopiskiem rewolucyjnym. Potem nastąpi zmiana stylu, ale nie aż tak daleko, ponieważ mówimy o muzyce Sergiusza Rachmaninowa, którego dzisiaj wykonam utwór Etiuda Obraz, opus 39, numer 8. Etiuda D-moll. I na samym końcu zabrzmi ponownie Fryderyk Chopin. Będzie to jego duża forma, złożona powiedzmy z 2 części. Jest to Andante spianato i Wielki Polonez Esdur, opus 22. Mówię dwie części, ponieważ pierwsza część stanowi niejakie takie preludium, powiedzmy, do tego właściwego Wielkiego Poloneza. Jest to utwór, powiedzmy, najdłuższy z dzisiejszej prezentacji. Także zapraszam wszystkich do wysłuchania i jeszcze miłych wrażeń.
Tymek Miller, pseudonim Schneider. Powiedz nam, jak się będą nazywać te utwory, o ile będą się nazywać. To jest dobre pytanie, bo tutaj jest zupełnie inny gatunek muzyczny. Jeśli chodzi o mnie, ja zazwyczaj nie nazywam swoich utworów. Często też tutaj skupiam na swojej własnej twórczości i emocjach, które mi towarzyszą wraz z powiedzmy utworami, które tworzę. Czyli na potrzeby tego programu nazwiemy ten utwór improwizacją numer 1. Może tak być w takim razie. Okej. Trzeba powiedzieć, że rok 2023 dla Szybka był bardzo owocny, jeżeli chodzi o trofea. Właśnie wygrał bitwę beatboxerów w Warsaw. Tam zmagał się z beatboxerami z całej Polski i wszystkich rozłożył na łopatki, wręcz znokautował. Mało tego, nie dał sobie spokój na tym solo, tylko jeszcze zrobił z loopami akcję, czyli loop station, czyli polega to na nagrywaniu poszczególnych linii wykreowanych przez ciało człowieka, następnie ich zapętlaniu i w ten sposób tworzeniu utworów. A jeszcze trzecią kategorią, w której Szymek wystąpił, to były bitwy dwuosobowe. Tak teamy, tutaj też było bardzo dobrze, więc mało tego, że wygrał ten mistrzostwo Polski, to jeszcze w dwóch dyscyplinach bardzo dobrze mu się powiódł. Brawo.